Od 3 lat w eterze, przynajmniej w Warszawie i w Krakowie. Jest godzina 7:49. Jan Parys przy telefonie. Były minister obrony narodowej i doradca ministrów spraw zagranicznych. Dzień dobry panu. Witam. O granicy polsko-białoruskiej mówimy bardzo dużo. Mniej mówimy o tym, co się dzieje na rosyjsko-ukraińskiej granicy. Tam też nawet Departament Stanu ostrzega, że rosyjskie wojska gromadzą się na granicy ukraińskiej. Jak pan myśli, co tam może się zdarzyć? Jakie są intencje Kremla? No, trudno zgadywać, natomiast faktem tak, jest ta koncentracja wojsk rosyjskich blisko Ukrainy i to na pewno ma jakiś cel polityczny. W tej chwili jeszcze nie spodziewa się nikt jawnych uderzeń wojskowych, natomiast Rosja, jak widać, jest zainteresowana w tym, żeby kreować napięcie polityczne nie tylko przy pomocy Białorusi, ale także na terenie Ukrainy. Trzeba przypomnieć, że nie jest to zresztą żaden sekret, że rosyjskie lotnictwo wykonywało loty bojowe nad Białorusią, więc widać wyraźnie, że władzom na Kremlu nie zależy na uspokajaniu sytuacji, przeciwnie, na raczej jej zaostrzeniu. Można postawić tezę, że Kreml przeszedł do ofensywy? Na pewno władze na Kremlu są aktywne politycznie i używają różnych środków. Z jednej strony mieliśmy przecież szantaż gazowy i groźby odcięcia dostaw gazu dla Europy Zachodniej. Mieliśmy ataki cybernetyczne na Stany Zjednoczone. Mieliśmy akcję dezinformacyjną dotyczącą szczepień i ruchów antyszczepionkowych. No, mamy presję migracyjną, którą organizuje Białoruś. To są wszystko, można powiedzieć, wielorakie środki do prowadzenia wojny hybrydowej, do wywoływania napięcia. I cały czas jesteśmy poniżej konfliktu zbrojnego, natomiast to jest, można powiedzieć, to są jakieś środki nacisku na stronę zachodnią. Trudno mi powiedzieć, co w tej chwili Moskwa chce osiągnąć, ale wyraźnie widać, że testuje odporność zarówno państw Unii Europejskiej, jak i nowej administracji amerykańskiej. Która, tak jak i liderzy Unii Europejskiej, wyrażają swoją solidarność z Polską. Wydaje się, że to scementowało, że to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, scementowało politycznie Unię Europejską, a nie doprowadziło do jakiejś erozji. Rzeczywiście Polska, Litwa, Łotwa uzyskały wsparcie polityczne. To jest bardzo ważne i cieszymy się z tego, chociaż wolałbym, żeby to wsparcie werbalne się przełożyło na wsparcie faktyczne. A no, takim prawdziwym gestem wsparcia byłoby uczestnictwo Unii Europejskiej w kosztach budowy ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Mam wrażenie, że jak na razie Łukaszenka nie zamierza ustępować, lecz chętnie eskaluje napięcie na granicy z Polską i on jest gotów nawet ryzykować pewien konflikt zbrojny, bo to pozwala mu uciekać czy ukrywać kryzys wewnętrzny, jaki ma. Poza tym proszę pamiętać, że Łukaszenka to jest władca, który od kilkunastu lat żyje w kompletnej izolacji. On zawsze marzył o tym, żeby jakoś prowadzić grę z całym światem. Podobnie jak władcy Korei Północnej, chce, by go świat błagał o zmianę polityki. I teraz właśnie znalazł się w takiej sytuacji psychologicznej. Cały świat o nim mówi i cały świat go błaga, żeby on coś zmienił w swoim działaniu. Więc Łukaszenka ma nie poczucie klęski, tylko poczucie sukcesu. Na razie uderzył migrantami właśnie w ten czuły punkt Zachodu, w integralność terytorialną Unii. Natomiast gdyby się zaczął jakiś konflikt zbrojny, to Łukaszenka będzie miał w ręku Putina, bo Putin będzie musiał mu pomagać bezwarunkowo w trosce o własną wiarygodność, bo Białoruś jest jednym z nielicznych sojuszników Rosji i Rosja nie może jej zostawić samotnie. Białoruś ten sojusz potwierdziła ostatnio, uznając Krym za część Rosji.
Tak, tak. To jest kolejny sygnał zbliżania się Białorusi do Rosji, do polityki rosyjskiej, niestety. A jak daleko może się posunąć Łukaszenko w tym szantażu gazowym? Bo rzeczywiście powiedział, jeśli wprowadzi Unia Europejska sankcje, to my możemy zamknąć Jamał. Czy to w ogóle jest możliwe z punktu widzenia Kremla, z punktu widzenia Mińska, z punktu widzenia dochodów, które gaz w tej chwili Rosji daje? No, w sytuacji, kiedy ktoś idzie na ostry konflikt, koszty się nie liczą. Natomiast z punktu widzenia czysto formalnego, ten rurociąg, o ile ja dobrze pamiętam, Białoruś już sprzedała Rosji kilkanaście lat temu, bodajże w 2011 roku, więc ten rurociąg już należy do Rosji i to Rosja ma prawo go uruchamiać lub zamykać, chociaż leży ten rurociąg na terenie Białorusi, to prawda. Natomiast to byłby bardzo groźny precedens dla samej Rosji, bo Rosja walczy o pozycję głównego dostawcy węglowodorów dla Europy i gdyby się okazało, że nie jest w stanie tych surowców dostarczać, no to wtedy by się to by uderzało w wiarygodność rosyjską. Może nie dostarczać tym rurociągiem, ale Nord Stream 1, Nord Stream 2 działają, ten gaz do Niemiec może płynąć. Tak, to prawda. Na wypadek zamieszek czy nieodpowiedzialnej polityki Białorusi, Rosja zawsze może powiedzieć, że już pracuje rurociąg Nord Stream 1, Nord Stream 2. Rzeczywiście. A jakie atuty w rękach i co może zrobić Unia Europejska? Wprowadzenie nowych sankcji, jakie to powinny być sankcje, żeby były dokuczliwe dla reżimu Łukaszenki? Wszelkie sankcje są, można powiedzieć, obustronne i tak jakby również kosztują te państwa, które je wprowadzają. Wprowadzenie pełnych sankcji, czyli pełnej blokady gospodarczej na granicy polsko-białoruskiej jest możliwe. Natomiast to by oczywiście uderzyło w pewne firmy polskie, jak i w pewne firmy zachodnie, bo co tu dużo mówić, gospodarka białoruska miała swój eksport, ma swój import tak jakby są firmy zachodnie zainteresowane w kooperacji z Białorusią, więc przeprowadzenie takich, można tym grozić, ale wprowadzenie w życie takiej pełnej blokady gospodarczej granicy jest ciężkie do uzyskania w Unii, bo tam są zawsze tacy, którzy uważają, że trzeba lepiej ustępować niż postępować twardo. Chociaż sytuacja do tego dojrzewa. No, miejmy nadzieję, że coraz więcej państw będzie rozumiało zagrożenie, jakie stwarza ostatni dyktator w Europie, bo jest to, można powiedzieć, ostatni kraj, który jest rządzony całkowicie niedemokratycznie i który utrzymuje się u władzy siłą. Powiedział pan, że Kreml sprawdza nową administrację amerykańską. Jak zachowa się w takiej sytuacji? Jak pan ocenia postępowanie nowej administracji amerykańskiej? Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że dla Stanów Zjednoczonych Białoruś jest mało znaczącym punktem na mapie. Punkt ciężkości w polityce amerykańskiej przesuwa się na Pacyfik, na Ameryka w ogóle patrzy na świat przez pryzmat relacji z Chinami w tej chwili i to jest dla Ameryki problem bardzo lokalny, który dotyczy głównie Unii Europejskiej i my musimy tutaj rozwiązywać te kwestie w porozumieniu z krajami Unii. Także Ameryka może udzielać wsparcia politycznego, natomiast nie zaangażuje się chyba bezpośrednio w ten konflikt. A jak pan ocenia to postępowanie rządu polskiego? Sądzę, że trzeba otwarcie sobie powiedzieć, że ta presja migracyjna na Polskę to był test dla naszego państwa, nie tylko dla rządu. I ten test
udało się przejść dobrze. To znaczy państwo okazało się sprawne. Decydenci zadziałali właściwie z wyprzedzeniem. Byliśmy przygotowani na ten atak migrantów. Państwo okazało swoją skuteczność i z tego powinniśmy wszyscy jako obywatele być dumni. Oczywiście to kosztuje, bo nawet przesuwanie sił wojskowych i policyjnych kosztuje i zwiększenie ochrony granicy kosztuje, ale jak wiemy, bezpieczeństwo nie jest za darmo. To prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję.